Oto idą heroldowie demokracji. Idą z najdalszych krańców naszej ludowej ojczyzny. Prość ludzie i awangarda postępu. Adam Michnik, generał Jaruzelski, Aleksander Kwaśniewski, Włodzimierz Timoszewicz, Jerzy Urban i Lech Wałęsa. Młodzież robotnicza, cyrkowcy Palikota i oficerowie WSI. Obiektywni dziennikarze i filmowe autorytety moralne. Starzy i młodzi, chłopcy, dziewczęta i transwestyci. Idą, aby wybrać postęp i lepszą przyszłość. Idą, aby wybrać marszałka Komorowskiego. Dziś już wiadomo, że nie ma innego wyboru. Tylko niezwyciężony marszałek Komorowski jest gwarantem 48-godzinnej doby wymian młodzieżowych ze Związkiem Radzieckim, nowego, lepszego światowida o pięciu twarzach i właściwej interpretacji historii nieskażonej IPN-owską myślozbrodnią. Zwycięstwo nad kaczyzmem jest nieuchronne. Polska Ludowa powstrzyma ataki bobrzych dywersantów. Marszałek Komorowski zwycięży, a już w poniedziałek Zgoda zbuduje 2 kilometry autostrady. We wtorek kolejne 2. W ten oto sposób Zgoda sprawi, że w ciągu 500 dni powstanie 1000 kilometrów autostrad. Zgoda zbuduje autostrady. Zgoda zbuduje demokrację. Niezwyciężony Bronisław Komorowski pokaże wszystkim niedowiarkom, że przyjęcie Norwegii do Unii Europejskiej i zdobycie IPN-u to pestka w porównaniu z tym, co jest w stanie zdziałać podczas 5 lat rządu.